Gaudentarium, czyli zestaw obrazów ruchomych o żywości umysłu, tudzież lekkości ducha plebanów, mnichów i mniszek traktujący. Kiedy studiowałem filozofię w Krakowie, była tam taka mała kaplica, w której odbywały się msze z dziećmi, ja na tym przechodziłem i tak próbowałem ustawiać to małe towarzystwo, żeby było grzeczne. I Kiedyś była taka sytuacja, że było takich dwóch łobuziaków przy samym ołtarzu i ja tak się spinałem, bo jeden drugiego przepychał, cały czas coś gadał, cały czerwony, no ja jestem w końcu odpowiedzialny za nich, to nie może tak być. Do pewnego momentu, kiedy było przeistoczenie i jeden tak drugiego szturcha i tak pokazuje palcem, pa, 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 pa. no i ja wtedy urosłem. I tak sobie myślę, kurczę, no może oni rozrabiacy to są, ale wiedzą, co jest nam szy najważniejsze, wiedzą, który moment jest ważny i ten drugi tak pa, 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 pa. Niedługo koniec. No i tak właśnie jak to usłyszałem, to już było po zawodach. Pożegnałem się z chłopakami i wyszedłem. W nowicjacie trafiłem na miesiąc na nową placówkę i po niedzielnej tacy, w poniedziałek, poszedłem wymienić pieniądze na, do, do publicznej apteki, taka była umowa gdzieś tam wzajemnie do Gatana z proboszczem wchodzę, witam się, dzień dobry, szczęść Boże, podchodzę do okienka i tak e, przez lustrum, przez szybę mówię do pani, e, mam pilony. Pani poważnie zaczęła wystukiwać e, coś w komputerze, myślała, długo myślała, po pewnym czasie patrzy mi ze smutkiem w oczy i mówi, przepraszam, nic na to nie mamy. Uśmialiśmy się wzajemnie, kiedy pokazałem mi o co mi chodzi, e, wymieniliśmy pieniądze i wzajemnie rozstaliśmy się do następnego razu już wtedy hasło mam było jednoznaczne